Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Cześć! Cześć, cześć. Mogłaś powiedzieć, że już nagrywasz? Nagrywam. Dawno nas nie było razem i w formie vlogowej. To troszeczkę przeze mnie, bo ciągle pracuję i przy rzepkach i dodaję wam ciągle w środę już nie vlogi, a odcinki remontowe z przyczepek. Myślę, że widzieliście na pewno już, bo już od dłuższego czasu to robimy. Ale dzisiaj mamy troszkę czasu, żeby gdzieś się wybrać wspólnie, co? Tak, idziemy się na Klarowe Jeziorka. Tak. Dużo o tym słyszeliśmy, jeszcze tam nie byliśmy, a z racji, że zaraz się przeprowadzamy, jednak nie do Płocka, tylko na razie zostajemy w obrębach Wrocławia. W obrębie Wrocławia. No z racji tej mojej przygody z remontem przyczepy. No. No to postanowiliśmy jechać na Klarowe Jeziorka, bo one są bardziej od tej strony Wrocławia, gdzie aktualnie mieszkamy. No i dlatego właśnie tam jedziemy. Tak? Tak. Zobaczymy, czy faktycznie są takie kolorowe. Czy to jest pic na wodę? Nie, myślę, że są. Też tak myślę, zobaczymy. Ale mamy wieczny dzień. No więc. Ale jest dosyć ciepło, termometr pokazuje mi 18 stopni. A mi zegarek 16. No. A jest 9. A jest dopiero 9, tak. Także, no gdy jedziemy, to będzie około 10, więc będzie okej. Z Wrocławia mamy około 90 km. Oporowa. Tak. No i moi drodzy, mamy 2 km do celu, ale chcieliśmy wam pokazać tak jakby, bo już wjechaliśmy do tej miejscowości, której nie wymówię nazwy, bo jest skomplikowana. Co tutaj mamy? Mamy kolorowa kraina smaków. Też ładnie tutaj, nie wiem co to są. Za bardzo jakieś łameczki czy coś. Aha, tu ryby też są gdzieś. Ryby z pieca, jakiś parking. Tam jakieś atrakcje. No, jakiś park. Park dla dzieci, może jakieś rozrywki czy coś. O, jest, to ta miejscowość. No nie, chyba nie pokazałaś na kamerze. Może pokazałam, ale no. Stary przystanek. Klarowe Jeziorka znajduje się w jakim parku? Nie wiem. Rudawskim, Rudnickim? Rudawskim. Rudawski? No. Patrz, ale niektórzy ludzie już stąd idą. No, możliwe, że tak. A my jedziemy jak najbliżej na najbliższy parking i dopiero stamtąd. Nie będziemy się przesilać. Ale wczoraj zrobiliśmy na usprawiedliwienie 30 km rowerem. Tak. Tak. Więc zaczęliśmy znowu aktywnie spędzać czas. O, jaki stary domek, drewniany. W ogóle takie niskie te budynki, tak jakby zapadnięte. Tak, budwali kiedyś. No. To nie wygląda na stary, ale... To jest odnowione. Odnowione. O, patrz. Za 400 metrów skręć w lewo. I to też jest parking. No, ale pojedziemy jak najdalej. Ale parking i są kury. Więc parking z kurami? Nie, na pewno to nie. Parking musi być gdzieś dalej. Ale nie, bo było napisane parking i były kury. Cały w ogóle czytałem na Google'ach, w opiniach, że ludzie wychodzą i cię zgarniają na parkingi, żebyś tylko u nich zaparkował. Ty, źle skręciliśmy. Dobra, zawróciliśmy i jesteśmy już na właściwej drodze. Tu mamy tani parking. Tak się nazywa. A czy jest tani parking, to nie wiemy. Zaraz zobaczymy, jaka cena. Dobra, tam dycha gdzieś mniej więcej kosztuje taki parking, to nie ma tragedii. A wiesz, że my musimy iść tam w górę? Dobra, jestem na to przygotowana. Mam wygodne buty. 5 zł? To naprawdę tanio. Tam też ta pani miała 5 zł wcześniej. Tak? No. No to jak za darmo. 5 zł za dobę. No dalej już nie jedziemy, nie kombinujemy. No możemy jechać dalej na parking, ale nie wiem, czy jest sens. Nie. Trochę się przejdziemy, nie? No. O, a tu jest ładny parking. Duży, ładny. Nie wiem, gdzie to się płaci, bo na razie nikogo nie widzę. A ja, dobra, widzę. Tam jest pan. Przyjdzie żytek do ciebie. A teraz, moi drodzy, krótkie przypomnienie o wtyczce Leti Shop. Wtyczka Leti Shop pozwala wam oszczędzać realnie pieniążki na waszych zakupach dokonywanych online. Na chwilę obecną ta wtyczka współpracuje z taką ilością sklepów, więc jest w czym wybierać. Teraz mamy gorący cashback w dosyć popularnym ostatnio serwisie, jakim jest Temu. Zobaczcie, mamy aż do 33,25% cashbacku. Jest to bardzo duży zwrot.
ale mamy też takie sklepy jak RTV Euro AGD, Modivo. Tych sklepów jest naprawdę tutaj bardzo dużo, między innymi Ole Ole, Allegro, Media Expert, Mediamarkt, Pyszne.pl i mógłbym tego wymieniać godzinami, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Jak zacząć oszczędzać z tą wtyczką? Wystarczy ją zainstalować, link macie w opisie pod filmem i ja Wam pokażę to na moim przykładzie, jak to wygląda. Zobaczcie, na chwilę obecną mam 182 zł potwierdzonego cashbacku, co oznacza, że jeżeli sobie kliknę wypłać, to te środki trafią bezpośrednio na moje konto, które podam podczas wypłaty. Nie jest to żaden bon czy coś takiego, są to realne pieniądze, które po prostu wypłacane są na Wasze konto. A oprócz tego mam jeszcze 16 zł do potwierdzenia cashbacku. Dodatkowo możecie też na tym również zarabiać, jeżeli wejdziecie sobie w zakładkę polecaj i zarabiaj i wyślecie po zainstalowaniu swojej wtyczki link referencyjny, który otrzymacie. Tak wygląda link referencyjny w moim przypadku. I wyślecie go do swojego znajomego czy też rodziny i ta osoba w ciągu 30 dni dokona zakupów za pośrednictwem tej wtyczki na kwotę minimum 70 zł, to zarówno on, jak i Ty otrzymujecie na konto po 10 zł. Tak to wygląda w moim przypadku. Zobaczcie, bonus przyznany, bonus przyznany, bonus przyznany. I tego jest naprawdę sporo. Więc oprócz tego, że możecie oszczędzać pieniążki na zakupach dokonywanych online dzięki tej wtyczce, to możecie również i na niej zarabiać. Link do tej wtyczki, przypominam, jest w opisie pod filmem. A teraz wracamy do materiału. Mamy wieczny dzień, ale no, tak. Jednak chłodno. Jednak jest chłodno, a ubraliśmy się, jakby było lato. No bo wczoraj było bardzo ciepło. No dobra, nieważne. Mamy jak coś jeszcze, coś z długim rękawem. Co chciałem powiedzieć, trzymaj z drugiej strony, albo trzymaj całe to. Bardzo miły akcent, że płacimy tutaj za parking tylko 5 zł, ten tani parking. I dodatkowo dostajemy od razu mapkę i pan nam tłumaczy, jak gdzie iść i ile mniej więcej to zajmuje. Do Wielkiej Kopy, czyli do ostatniego tak jakby punktu, mamy mniej więcej 3 km, a do pierwszego 200 metrów żółty stawek. To co? Idziemy. Jak widzę? Patrz, też jest taka ten... Co? Że muszę sobie grillacha tam rozpalić właśnie. Fajny. A zobacz, jest jeszcze dalej parking i tam jest pole kempingowe. Jest oznaczenie. Sprawdzimy. Sprawdzimy. Dzisiaj nie jest jakoś specjalnie ciepło, a mimo wszystko ludzi jest sporo. No jest. Wiesz co, przeszliśmy może z 50 metrów i już mi jest ciepło. No bo rozszerzyliśmy się. No. A w aucie siedziałeś i krążenie nie miałeś takiego. A tu już słonko trochę się przebija, więc też jest lepiej. No dobra, zobaczymy, ile nam to zajmie. Która jest godzina mniej więcej? 10:14. Zobaczymy, ile będziemy szli do ostatniego punktu. Albo do każdego będziemy mówić, ile idziemy. Tak. Żebyście każdy mieli. Wam pokażemy. Tak. To na pewno. Tutaj jest ten kemping. A parking kosztuje, z tego co zauważyliśmy, 20 zł. 20 zł. A jest. A 400, niecałe 500 metrów. Czyli pół kilometra niżej macie za 5 zł. No, tak, sami sobie odpowiedzcie, czy się opłaca jechać na samą górę. Centrum biwakowe, ale tutaj też nie widzę, żeby było podłączenie do prądu i tak dalej. Rudawski Park Krajobrazowy. No. No ale podejście takie nie bardzo proste. No tu 200 metrów teraz, to będzie to pierwsze. Tak? A nie, no, 200 bo... metrów od niej, a nie. A mówię, że 200 metrów od bramy. A jest, żółty stawek w lewo, zobacz już. Fajnie, że jest opisane. Ty, to już tu będzie widać. O! Szybko. Ale może wejść na lewo. No można. Możemy tam wejść, jak chcesz. Możemy. Może wejdziemy sobie tam w grotę. Może będę tam wejść? No może. Niski skalny wstęp z gronami. Jesteśmy przy żółtym jeziorku. Faktycznie ono jest żółte. Zobaczcie, jak tutaj przebija taki żółty kolor. Tak to wygląda od dołu. Jak coś, to nie mówcie, że tutaj jesteśmy, bo nie do końca chyba jest to legalne. Ale nie jesteśmy jedyni, więc... Ciii. Prawda? Tak. No wiesz, nie robimy tu syfu, nie robimy nic. Nic nie niszczymy. Ale żółte z tego sensu, że ma podłodze taką żółtą, tak? Tak, no ale wszystkie na tej samej zasadzie działają, koteczku. Bo to chodzi o przyspołączenie jakichś minerałów, które przez te kopalnie tutaj, co kiedyś były. A normalnie byśmy tu nie weszli. Bo byśmy szli ciągle górą. No.
Czyżby z tej strony ładniejszy widok? Jak to wygląda z tej strony? O, sobie też możemy sobie zrobić kotarkę. No, fajnie. Dobra, idziemy teraz tędy. Ładnie ta skała wygląda, nie? Kotek. Ktoś sobie zrobił takie te schodki. A to jest kolejne chyba. Pewnie tak. Chodnie. Tu chyba będzie kolejne faktycznie. A tu jakie miało być? Czerwone. Czerwone. Jest czerwone. O, to ładniej widać, patrz. To jest dużo ładniej. A to może też zejść, to schodzimy. No to zejdziemy zaraz. Ale zobacz. No to już robi lepszy efekt, nie? Zanim przejdziemy do Czerwonego Jeziorka, to jeszcze chcemy zobaczyć tutaj te skały, bo z tej strony jeszcze nie byliśmy. Też robią wrażenie, co? Nie podchodź tam. Ale tu jest urwisko. To z drugiej strony tam jakoś. No. Ale ładnie to wygląda. Schodzimy. Czekaj, a gdzie my mamy tu zejść? No tam, gdzie tam tak już stromo schodził, tam mogłeś zejść sobie. To może chodź tam, ha. Bo tu chyba jest stromo, zaraz zobaczymy. No zobaczymy. Nie, no jak będzie stromo, to nie ryzykujemy. A ty się zejść stromo. No to chodź, wracamy. No chodź, wracamy. Stromo dosyć. Nie ma sensu. O, ale z tej strony też ładnie by wyglądało, nie? Może tu sobie fotkę cykniemy. Prawie ludzi nie ma, dawaj. Troszkę korzeni jest, ale tak poza tym tu jest już łagodniejsze zejście. Ale ciekawe, czy to woda tak jakby wyrzeźbiła to zejście? Po części pewnie tak. Myślisz, że po części tak? No to na pewno to spływa tutaj do jeziorek. Proszę. A tak wygląda to jeziorko od dołu, z bliska. No to robi dużo lepsze wrażenie niż tamto, zdecydowanie. No jest większy i ma bardziej wyrazisty ten kolor, co nie? No. Idziemy zobaczyć kolejną grotę. Jakieś tam fotki cyknęliśmy. Co? Czechasy stojące, takie konie mieli stojące. No możemy zrobić sobie. Szadem. Staniamy. Jest to trochę niestabilne. Jest to... A jak się to nazywa? Selfie stick. No. Woziński. Który jest tak naprawdę kopią wszystkich innych chińskich. Dobra. Czekaj, to ja dam może 10 sekund. Czyli 3 wystarczy. A wy dobieg. Czekaj. Tak jak teraz będzie git. Pokaż, co tam wyszło. No ładnie. Zobacz. No ładnie, ładnie. Dobra, idziemy dalej. Znaczy tam nie będziemy wchodzić na pewno. Ale chcę zobaczyć, co tutaj jest. Woda! O! To płynie w stronę. Że... No, faktycznie. I to płynie do tego jeziorka. No. Idziemy na górę zobaczyć, co tam jest? Żeby nie pominąć tego, bo to też pokażemy. Teraz pusto. Teraz pusto. No ludzi, o, słońce wychodzi. Pół filmu będzie o Czerwonym Jeziorku. Nie dowiesz się. Trochę jest czerwone. Trochę jest zielone. No. Nie podchodź. Ja się zawsze boję. Tak? Ale ładnie to wygląda. No ładnie. Weszliśmy na górę. Zobacz, fajnie tu jest, bo można sobie usiąść, klapnąć. Możemy wam pokazać ceny trochę. Najlepsze 15, ale trochę 15. Piwko 10. Ale to nie dzisiaj. Zobacz, jest miska dla psów. Znaczy ogólnie zwierzątek. Fajnie. Nie? No super.
ostatni rzut oka na czerwone jeziorko z tej perspektywy. Zobaczcie. No to robi wrażenie, to jest na razie najładniejsze. Żółte raczej takie sobie. Idziemy dalej. Ale zobacz, to jest tak, tu trzeba bardzo pilnować dzieci, jeżeli by się wchodziło z dziećmi. No, bo nie masz tu barierek, masz, zobacz, urwisko. Bardzo łatwo o nieszczęście. Nie tylko dzieci, ale nawet tobie możesz zakręcić w głowie. No. Możesz spaść. A ta linka to na nic nie chroni. Jakbyś ją tak... Tak, tak. Robisz za ręce, żebyś nie przekraczał jej. No chyba tak. Nic, idziemy. W sumie te korzenie są takimi naturalnymi schodami. Troszeczkę. No to proszę. Do następnego ile mamy przewodniczko? Od czerwonego. Ile tam jest napisane? 600 metrów. Sporo. No to teraz pójdziemy sporo. Ale idziemy do końca trasy, co? No tak, tak, tak. Jak już tu jesteśmy, to głupotą byłoby nie zwiedzić całej trasy wszystkiego, tak. Pan twierdził, że jest 3 km do ostatniego punktu. Tylko, że to nie są takie normalne 3 km, tylko właśnie takie kilometry. Więc to są troszkę trudniejsze kilometry. Warto też dodać, pan nam o tym powiedział, że jeżeli idziemy pieszo i chcemy zaliczyć tak jakby każde jeziorko, zobaczyć, to musimy trzymać się zielonego szlaku. Tak jak w tym wypadku. Był chyba jeszcze tam niebieski, ale to jest chyba bardziej rowerowy. No był jak rowerowy niebieski. Korzeń na korzeniu. No. Zobaczcie, tutaj łączą się szlaki. Niebieski, o którym wam wspomnieliśmy, czyli rowerowy, który jest nawet oznaczony. Z naszym zielonym. A, tylko niebieski przecina. Idzie teraz tam. On jest po prostu pewnie bez gałęzi takich, korzeni. Bez korzeni, no. Bo patrz, jest znak, błękitne jeziorko. Tak. Czyli możliwe, że już gdzieś tam jest, bo tam jest taka... No. Prześwietlenie tak jakby. No tam jest jeziorko. A widać i nawet jest niebieskie. To chodź tu w lewo, będzie nam łatwiej iść. No. Niebieskie, a raczej błękitne chyba poprawnie. No. Zobacz, 1805 rok. I jesteśmy, moi drodzy, przy błękitnym jeziorku. No naprawdę ładnie wygląda. No, robi wrażenie. Też ślicznie. Takie... chorwackie morze. No, coś takiego. Piękne. Cykniemy mu tu fotkę z tej strony? No. A potem gdzieś trochę wyżej. Telefon upaciał, jakbyś kurzu. No cóż, włączam kamerę. Oj. Z każdym krokiem coraz ładniejsze. No to będzie też ładnie. No. Ja nie wiem, czy my od tyłka strony nie podeszliśmy. Czy nie? O, jak tu ładnie, zobacz. Można się tu rozbić kocyczek, ławeczki. No, robi robotę. Tutaj to jeziorko ma dużo więcej wody. Ma dużo więcej. Nie? Widać. I jest nawet czyste. No, głęboko tu jest właśnie. Piękne. No. Idziemy dalej? Idziemy, no. Tam jest jakaś taka fajna kładka, może dla rowerów to idzie tam ta trasa gdzieś. No tak, powiem też samo, musimy do góry. Czekaj, my się trzymamy teraz dalej zielonego szlaku. Okay. Jeszcze będzie zielone i później wielka kopa. Zielone było, a nie, błękitne było. Tak, było błękitne, jeszcze zielone widzę. Czyli zaliczyliśmy 3 z 4. Tak. Powiem ci, że po tym żółtym jeziorku miałem takie mieszane uczucia. Te skały były dosyć ładne, ale to jeziorko no takie sobie. Mówiłem, jak ta reszta ma tak wyglądać, to trochę słabo.
A że to jednak wiesz. Fajnie, że zrobili taką mapkę. Jeszcze z tej perspektywy wam pokażemy. Warto przyjść. Szczególnie, że tak naprawdę koszt to jest tylko parking. No. Bo wejście tutaj jest darmowe. A to strumyczek? Strumyczek, no. Lubię takie rzeczy. A, pokażę wam. No, tu możemy fotę cyknąć. Chodźcie tak na całe jeziorko. Dobra, to taki plan. Pokażemy wam jeszcze z tej perspektywy to jeziorko, bo już idziemy w górę. I ta kładka, co myśleliśmy, że jest dla rowerów, to ona nie jest dla rowerów, tylko po prostu tam było błoto i oni ją zrobili, żeby dało się bezpiecznie przechodzić. O. Dobrze, idziemy w stronę Wielkiej Kopy i na ostatnie jeziorko po drodze. Dobra, jesteśmy koło ostatniego już. Zielony staw. O, tu będzie jakiś taki widok. No, ładnie będzie. Myślisz, że to jeziorko będzie tu na dole? Podejrzewam, że tak. No i nie. Nie, to jeszcze... Tak, gdzie to jeziorko? Tam dalej. Tam musi gdzieś być. To może być to. Czyżby? Nie. Albo tak. No jest tak. Malutkie takie jest. Mhm. No i atrakcyjne. No i co? Nie, nie schodzimy, nie ma po co. Ono wysycha to jeziorko niestety. Nawet no. Chyba fotki sobie tu niszczelamy. Idziemy na Wielką Kopę. Idziemy, no. To chcę ci tylko powiedzieć, kochanie, że mamy jeszcze kilometr do niej. Nie wiem, czy tędy jest sens, bo potem będzie spad. Tak będzie spad. No? Nie. No zobaczymy. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tędy wchodzić. O nie. A jednak tędy. No dobra, miałaś rację. Czyli dobra, obejrzeliśmy wszystkie jeziorka. Tak. Które jest najbrzydsze, a które najładniejsze? Zielone najbrzydsze. A potem żółte. Zielone i żółte najmniej atrakcyjne. Ale w tej kolejności zielone, żółte. Czerwone. Czerwone i błękitne. Błękitne najładniejsze. Błękitne najładniejsze i czerwone też dosyć ładne, bo jest dosyć duże i wyraziste. No. O matko, brakuje mi już tchu. Mieliśmy się napić. A, mieliśmy się napić, dobra. Ja zmienię baterię, a ty wyciągaj nam piczko. Zawsze przygotowani. A co pijemy? Doktor Witt. Nie jest to reklama. Po prostu w Biedronce zobaczyliśmy trójpak tego. A trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobre. Ale słodkie. Dosyć słodkie, pomimo, że jest tu napisane zero cukru. Ale podejrzewam, że są słodziki po prostu. Bez dodatku cukru. Ale myślę, że na takie właśnie wyjścia jest to naprawdę w porządku, nie? Podejrzewam, że słodzików jest dużo w tym. No i co? Zawiera substancje słodzące. O. Bez dodatku cukru, ale zawiera substancje słodzące. Kolejny pit stop. Fajnie, że na trasie są takie pit stopy. Szczególnie jak się idzie z dziećmi albo starsze osoby. Prawda? Tak. Zobaczymy, co tu jest w ogóle napisane. Gospodarka leśna. Oj, znowu pod górę mecha. Znaczy cały czas pod górę, ale... No, moja twarz pokazuje. Teraz akurat światło na ciebie padało, więc byłaś w korzystnym świetle, że tak powiem. Ale coraz bardziej jesteś czerwoniutka. No jest. Czuję to, że mi gorąco jest na twarzy. Chcesz, że się dotknie, jaką mam gorącą twarz. O matko. No, mega gorąca. No. A moja? Twoja zimna. Dla mnie to pikuś. Tak. 4 km. Tak? No. No, mnie 3,95, teraz mam spalanie tłuszczu. W sumie idziemy godzinę 18. Ale też warto podkreślić, że my idziemy powolutku i zatrzymujemy się, robimy zdjęcia, nagrywamy właśnie dla was, więc to schodzi dłużej. Jakbyście tak ciągle szli, to już byście wracali, bo już dwie pary przed nami, które wyszły razem z nami, już wracały. A my dalej walczymy, ale chcemy zobaczyć tutaj coś.
skały takie. Jakieś skały. Tylko nie podchodź do krawędzi. Dobrze. Bo tu jest, widać, że będzie wysoko. Po koronach drzew, zobacz. Ale to nic nie widać. No nie. Nic tutaj nie ma. Czyli to jeszcze nie nasza wielka kopa. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Kolejny znak wielka kopa daje nam nadzieję, że to już jest dalej. Że to już jest niedaleko. A czy tak będzie, to się okaże. Wielka kopa zaliczona. Tak, wklejamy wam zdjęcie, o co chodzi z tą wielką kopą. Ale ogólnie to jest tak jakby koniec szlaku i jest to jeden z najwyższych punktów tutaj w tej okolicy. No i jest nazwany wielką kopą. Tutaj jeszcze kiedyś była wieża widokowa, ale prawdopodobnie ona była już stara, groziła zawaleniu, więc ją po prostu wyburzyli. Szkoda, że nie zrobili nowej na tym miejscu, bo myślę, że stąd, skoro jest to najwyższy szczyt tutaj, fajny widok mógłby być fajny widok, nie? No. Może kiedyś jeszcze to zrobimy, tego nie wiemy, ale fajnie by było. No i jak tam troszeczkę posiedzieliśmy, to tak się chłodno zrobiło. To się chłodno zrobiło, no. Idziemy dalej. Idziemy. A my chyba już się widzimy w samochodzie, na podsumowaniu, tak? No, tak. No bo nie będziemy wam dwa razy tego samego pokazywać, a wydaje mi się, że ten vlog będzie trwał dosyć długo, sądząc po tym, ile tego nagrywaliśmy, ale chcieliśmy wam jak najbardziej zobrazować, pokazać to, co my odczuwamy, to, co my widzimy, żebyście mogli chociaż cząstkę tego tak jakby poczuć i zobaczyć. Widzimy się w samochodzie. I tak jak obiecaliśmy, jesteśmy w samochodzie i będziemy kończyć tego vloga. Ogólnie polecamy to miejsce. No fajnie było. Było bardzo fajnie. Ale na przykład jeżeli chodzi o tą kopią górę czy coś takiego, to nie spodziewajcie się, że tam będzie jakiś ładny widok czy coś. Po prostu jest ławka i w zasadzie nawet nic nie widać, bo drzewa zasłaniają. No, to jest ławka i informacja tylko. Jeżeli chcecie zdobyć szczyt, to okej. Okay. Ale to tylko tyle. Tylko tyle. No. Aha, jeszcze byśmy wam powiedzieli jednej rzeczy. Znaleźliśmy kamień. Tak, no. Kamień, gdzie było. Zobaczymy tylko hashtag. Hashtag, właśnie. Pokażemy wam tylko hashtag, chociaż wy to i tak zobaczycie, bo wkleimy to. Tylko tak. No wkleimy, ale było niewygodnie i na drugiej stronie było. Kamienie w drodze. Kamienie w drodze, tak. Hashtag kamienie w drodze i szkoda, że zobaczyliśmy to dopiero schodząc. Bo może byśmy spotkali więcej, chociaż nie wiemy, czy jest więcej tutaj na tym ale szlaku. Ale no, nie widzieliśmy więcej w sumie. No, potem się rozglądałem, jak schodziliśmy. Ale fajna taka inicjatywa, wejdźcie sobie na hashtag kamienie w drodze, to jest na Facebooku, grupa już za to znalazła, 3,5 tysiąca osób chyba tam jest. Tak. I robicie zdjęcie takiego kamienia i sobie tam wrzucacie. No fajna zabawa, szczególnie dla młodszych. Dla młodszych, jak się ma dzieci. To jest dodatkowa atrakcja. Dobrze, nie przedłużamy tego vloga. Mam nadzieję, że wam się taki vlog spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Kciuk w górę. Subskrypcja. Komentarz dla zasięgu. No i jeszcze kliknąć tyndyn. Dzwoneczek. I co, dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka, za obejrzenie tego vloga, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć! Cześć!